Gdzie ja właśnie jestem? Ej, my jedziemy na wycieczkę jakimś samochodem? Co ty robisz, Simon? Czemu ty kierujesz samochodem? Nie mam pojęcia, bo wolę to wsiadł. O, drzwi się jakoś otwarły. Nie otwieraj drzwi. Dobra, nie wysiadaj nigdzie. Jaki przycisk? Co ty zrobiłeś? Czy ty właśnie wyleciałeś w powietrze? Okej, to może lepiej ja będę kierować tym samochodem. Myślę, że tak dla wszystkich będzie bezpieczniej, bo coś by się może skończyć, co nie? Ej, czemu tutaj jesteś teraz? Nie, nie było mnie chwilę. Co ty zostawiłeś na tym siedzeniu? Jak zostawiłem? Siusiu, nie pij. Simon, czy ty właśnie nasikałeś w samochodzie? Co ty zrobiłeś? Nie, dobra, coś czujesz, to będzie najgorsza wycieczka w moim życiu. Wejdźmy sobie może do środka i koniecznie to będzie zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Camper ekipy. Wow, ej! Ile my już przejechaliśmy tutaj kroków? Co może być w środku toalety? Ale kibelek. Nie, dobra, wiesz co, może nie będziemy lepiej na to patrzeć. Możemy sobie zlewik odpalić. Ej, zalejmy camper wodą? Czy to się tak stanie? Nie, chyba niestety nic takiego nie możemy zrobić. Dlaczego ta rura to jest brązowa? Brązowa, wiesz co, nie wiem, zostawmy sobie ciebie w środku i wejdźmy sobie na zewnątrz. I ogólnie to ja nawet nie wiem, gdzie my jedziemy. Sam chyba zabrał mnie na jakąś wycieczkę. On siedzi teraz tam w środku w tej toalecie. Co on może robić? Czekajcie, czy ja go mogę. Ej, mogę go tu podglądać. Co on tam robi na dole? Wąż pod lewem tu jest! Jaki znowu wąż pod lewem? Co tutaj widziałeś? Gdzie ty tu węża widzisz? Ja tutaj widzę jakieś maski, jakiś kask. A, dobrze, wiesz co, a widzisz lodówkę. Co to jest? Ej, Simon, czemu ty nabrałeś tyle jedzenia? A na dole mamy. O, chociaż tu jest jakieś picie normalne. To jest chyba normalne picie. My mamy ogólnie kolkę. Premium kolkę, oczywiście. Co jest? Ej! Wow, zatrzymaliśmy się? Czy to jest jakaś gra? Ej, dobra, naprawdę nie wiem, co się dzieje. Panie, czekaj, tu jakiś samochód jedzie. Pan się zatrzymał, bo naprawdę nie wiem, co tutaj się dzieje. Może nam pan udzielić pomocy? Oła! A, przyjechał mnie! No niestety, chyba nie chciał mi pomóc, więc klikamy sobie cyk, ten ogromny czerwony przycisk. Co to jest napisane? Botting up. Nie wiem, co ma, co robi ten przycisk, ale jest strasznie jasno tutaj. Dobra, Simon, wróćmy do kampera i jedźmy stąd, bo ja się troszkę boję tego miejsca. Widzę, że tu jest jakaś kamera, a tu w ogóle są zamknięte drzwi, które. Ej, mogę to otworzyć. Jakoś na coś chyba mogłem kliknąć, tylko że niestety nic tutaj się nie dzieje. Rakieta, co jaka ty znowu? Jaka rakieta i samochód? Szybko, weź tutaj wskocz. Ale co ty kupiłeś? Gdzie ty rakietę? A, nasz samochód ci w ogóle przejechał, nie wiem czemu. Ej, zniszczyliśmy sobie cały przód, kto za to zapłaci teraz? Czemu ten samochód jest taki duży, czy mi się tylko wydaje? Ej, można wejść do środka, o nie, to jest najgorszy koszmar, jaki mógł być. Simon, zobacz, co jest w środku. To jest milion bakabuli. Kamera jest w ogóle skierowana na nasz samochodzik, ale nie, nie wchodźmy, dobra. To w ogóle klatka, w której mieliby cię zamknąć za chwilę przestępcy. Czekaj, czy to się zamyka? Czy to jest jakaś klatka? Dobra, nie, jedźmy w inne miejsce, ja mam już dość tego miejsca. Tam chyba leci sobie jakaś rakieta. Ej, dobra, sprawdźmy to może troszkę bardziej z bliska, bo to się. Nie wiem, ej, to zaraz wybuchnie, czy mi się wydaje, widzicie to z daleka? To wybuchnie zaraz przecież. Nie, nic nie widzę, że jest z daleka. A, chyba. Jo, to wybuchło! Co tu się dzieje? Teraz uciekaj stąd! Simon, do guacamole! Nie, nas w bunkrze nie ma! Gdzie my właśnie trafiliśmy? Nie, czy to jest więzienie z guacamole, Simon? Proszę, wypuśćcie mnie. Naprawdę. Mam kolkę. Ja wolę być gdziekolwiek indziej niż w tym miejscu. Co to? Nie, Simon, wypił jakąś kolkę, się nagle samochód zmieni. Przecież to jest niesamowite. Wypuśćcie mnie stąd! Simon, jak ty to zrobiłeś? Wreszcie udało nam się stąd wydostać! To miejsce strasznie wygląda. Wiem, że Fajrod by się naprawdę cieszył, jeżeli mógłby tutaj zostać, ale nie my. Nie, nie bierz tych guacamole. No co jest? Samochód mi przejechał chyba. Wreszcie się pozbyliśmy tego miejsca i jesteśmy z powrotem w naszym vanie. Dlatego może tym razem ja będę kierować samochodem, żeby tu się nie stało nic złego. Dobra, Simon, wysiadaj. Ty jesteś duchem, wysiadaj stąd. Ja teraz kieruję samochodem. Dobra, gdzie my jedziemy? Ej, samochód jest przed nami! Co to jest? Dobra, nie uciekaj stąd, bo się bije w nas. O, co się stało? Ojku, sam mi dał jakieś bandaże i kolkę. Co ten typ w ogóle zrobił? Nie wiem, kierowałem naprawdę chwilę dosłownie i ktoś w nas wjechał. Ale ty byłeś duchem, gościu. Co to? Samochód ucieka stamtąd, bo zaraz wypadniesz. Serio, naprawdę dobrze ci radzę. Jedzie jakiś na nartach? Jakie to pasz możesz jeździć? Na jakich nartach my ten samochód przejeżdżał? Jak on tam poleciał z tyłu. Dobra, teraz może będę już dobrze kierować tym samochodem, więc spokojnie jedziemy sobie tutaj 90 kołków na sekundę. Usiądźmy sobie. Jest wszystko w porządku. Monetę spod nóg, patrz. I chodź do automatu. Jaką? Do automatu? Okej, dobra. Ja wiecie co, ja ogólnie mam kolkę premium. Kolka premium, bo ja mam premium Robloxa. Tak, wow! Dobra, ej, tu też jest coinek. Ej, patrz, masz worcie i coś zamówić, co chcesz? Co ja bym chciał? Beam Cola? Co to jest? Ej, dobra, weźmy sobie to. Masz pieniążek? No, włożyłem przecież, mam. A nie, co to jest? Co to jest? Ej, to jest guacamole w innym opakowaniu. Nie, 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 ja to. Ej, Simon, co się stało? Dobra, nie, uciekam stąd. Szybko, oha, o, przejechało mnie to wszystko. Tak sobie siedzę, kieruję. Ej, Simon, nam się chyba popsuł samochód. Dlaczego się zatrzymuje? No przecież normalnie cały czas jechałem. Ej, poczekaj, wiesz co, kupiłem coś. Wiesz co, co ty znowu kupiłeś? Coś jest ogólnie nie tak, bo nie chce nam działać samochód. No napraw się, ty głupi silniczku. Co ty kupiłeś? Czekaj, właśnie nie, czy to jest mob cola. Uwaga, że napiję się. Mob cola? Co ci to tak wypijesz sobie mob kolkę? Ej, co jest? Noga ci odpadła.
była. Dobra, to jest dosyć dziwne. Okej, już naprawdę pięknie idziemy. Samochód chyba jest naprawiony, poza nogą Simona. Jak my teraz szybko jedziemy? Co ja zrobiłem z tym silnikiem? 900 na godzinę, Simon! Nie! Ja już mam dość tej wycieczki. Co tu się dzieje teraz? My naprawdę lecimy chyba z prędkością światła. Alarm się włączył w tym samochodzie. Weź mnie no ja wiem, że się włączył alarm, bo jedziemy 900 kołków na sekundę. To nie jest na godzinę, tylko na sekundę. Ej, na Simon, to się zaraz coś kończy. Dobra, moja ostatnia kolka w życiu. Wypijmy sobie premium kolkę. O, dobra kolka. Jeszcze właśnie żółty zrobiłem. O nie. Wiecie co? Chyba jechaliśmy troszkę za szybko. Ej, Simon, idź za kierownicę. Jaki papier toaletowy? Jak na razie to ja widzę tylko kilka samochodów, które właśnie wypadły z ulicy. I wiesz co, przydałby się jakiś kierowca. Gdzie ty teraz jesteś? Jesteś bardzo potrzebny. Muszę ich nauczyć, kurde. Gdzie on właśnie... Jak ja się z tą ominąłem? Co się z tą policją dzieje? Ogólnie to... Co tu TNT wszędzie spada? Ła, co dobra. Z drogi, kurde. Wiesz co, jechaliśmy jakieś 900 na godzinę i zaczęła nas nagle gonić policja. Ej, co jest? Jaki sam to jest koks, i uciekłeś. Dobra, tam się w ogóle jeszcze jeden wywrócił. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale to było naprawdę niesamowite. Wiesz co, to jest super Speedy Block Skola. Uwaga, Speedy Block Skola, ty masz jakąś kolejną super kolkę? No pokaż, tak, co się teraz stanie. Super kolkę. Ej, patrzcie, czy mogę biegać. Dobra, ja dobra, ta kolka chyba mu za dużo nie pomogła. Simon, proszę cię, jedź szybciej, ja naprawdę muszę siku, a nie będę sikać tak jak ty w samochodzie, no serio, no. Dobra, narobiłeś. No zajdź na jakąś stację, coś, patrz, jest stacja, jest idealnie przed nami, jejku, jak my dobrze trafiliśmy, tylko proszę. Nie zjadę. Jak nie zjedziesz, no musisz tam zjechać. Dobra, gościu, jak nie zjedziesz, to wyskakuje z samochodu, mówię ci serio. Dobra, spokojnie, Jerry, wiesz co, zaparkuję partię, włączę kierunkowskaz, jest tylko prawe drzwi, kierunkowskaz? Wiesz co, ten samochód chyba nie ma kierunkowskazu. Stój, no zatrzymaj się na tej stacji, proszę, jest. Jejku, już myślałem, że mi sprankujesz. Dobra, przydałoby się w ogóle chyba zatankować nam samochodzik, tylko że ja sam do końca... Dieselek? Czekaj, co my w ogóle powinniśmy tankować? Mamy diesla czy benzynę? Przedłużacz gazu. Ej, powinniśmy mieć gaz. Dobra, my chyba jakieś paliwo tankujemy. Zrobiłeś coś? Dobra, nieważne, zatankujmy cokolwiek. Jest to, ale... Simon, zobacz, co się stało. O nie. Ej, ty skolka, ej, czekaj, mogę się tego... Nie, no co ty pijesz w ogóle? Co zrobił? Co on... To jest stacja benzynowa, czy jakiś parkiet? Dlaczego tu jest FBI, policjant, jakiś typ ze stacji kosmicznej? Co tam się dzieje w tej toalecie? Simon, czy ty się właśnie spuściłeś... Posmakował mi jeszcze raz. Nie, no dobrze, to niech się smakuje. Ej, czekaj, sam ci dam, Jerry. O! Aha, okej, dobrze. Z tego, co widzę, to naprawdę wszystko w porządku. Nie! Simon, my złe paliwo zatankowaliśmy! Co się dzieje z naszym samochodem teraz? Wiecie co, ogólnie jestem strasznie głodny, zjadłem sobie coś. No co ty chcesz? Odpuszczasz mi do toalety, w toalecie jestem. No dobra, a mogę sobie zjeść na... Papier, dobra, szybko ci przynoszę ten papier. Co on znowu odwala? On cały czas tylko siedzi w toalecie. Ale wiecie co, jak już tak bardzo chcę ten papier, to mu go przyniosę. Tylko to będzie dosyć trudna misja. Co ja tutaj mam zrobić? Okej, papier... Nie, stop! Ej, cały papier mi wpadł, jest jeszcze ostatnia rolka. Okej, to chyba jednak Simon nie będzie zbyt zadowolony, bo mi cały... Ała, jeszcze się waliłem. I Simon, jestem z powrotem, tylko że papier cały mi wypadł z samochodu. To koniec. No, wypadł mi cały papier, no niestety ci nie pomogę, więc musimy... A, już tam jest chyba wszystko w porządku. Patrz, widzisz, co się stało? Widzisz, no nie co widzę właśnie, co się stało. I noga mi odpadła. A, kolejny raz ci noga odpada. To nie, to jest akurat Simona norma. Wiesz co, jedziemy teraz dalej. W sumie to nie wiem gdzie, ale... A, Simon oczywiście znowu kieruje. Czy my właśnie jedziemy do tyłu? Ej, tak, my jedziemy do tyłu, nawet równo z tym samochodem. Czemu tu pisze R na samochodzie? Nie wiem czemu, bo R to jest do tyłu. Czekaj, bo ja chciałem do niego wskoczyć. Mogłem tam w sumie nie skakać, ale wiesz co, Simon, mam dla ciebie niespodziankę. Widzisz, teraz pojedziemy? Widzisz, co jest tam przed nami? Nie, R tu nie jest do tyłu, jedziemy teraz prosto. Dobra, ci tu muszę naprawdę pokazać. Słuchajcie, oglądajcie do końca, bo jak to teraz zobaczycie. Jedziemy do fabryki coli specjalnie dla ciebie, bo widzę, że naprawdę bardzo lubisz kolkę. Pewnie, że lubię wszystkie partie. Speedy Cola, to jest Speedy Cola, odpadek Cola. Jeszcze jakieś kolki masz? Okej, dobra, widzę, że kolki naprawdę. Tak, jeszcze samochód cię przejechał. Ale jesteśmy w fabryce coli, więc chodź szybko, to wejdziemy sobie do środka i zobacz, jak się produkuje. Co to jest? Fire od Cola? Czy Uf Cola? Nie wiem, co to jest za kola. Ej, co ta kolka robi? Ej, ona ma. Czekaj, ona ma czaszkę z boku! Ej, wszystko jest w porządku, Simon? Nie, a czy ty nie umierasz czasami powoli? Nie, chyba... Co się teraz dzieje? Nie, Simon, szybko, musimy ci jakieś lekarstwo dać. Co to? Ała, jakieś działko do mnie strzela! No nic, to chyba jednak nie był najlepszy prezent. Ej, Simon, czemu jest taka mgła? Ej, Jerry, nie widzę cię, halo, gdzie jesteś? O! Jak nie widzisz? Weźmy wreszcie, dojedźmy do końca, już mam naprawdę dość tej naszej wycieczki. Nawet... Czy Simon właśnie wypadł? Ej, nie, Simon, halo? Nie, dobra, nie wypadaj mi stąd cały czas, złap się tam gdzieś z tyłu. Ale naprawdę, dojedźmy wreszcie do końca, bo ja nic nie widzę w ogóle. Wreszcie gdzieś jesteśmy, co się stało? Możemy stąd wysiąść? To jest koniec naszej wycieczki, wow! Udało nam się dojechać do samego końca. Nie wierzę w to, ile tutaj jest w ogóle ludzi naokoło. Ej, są nasi wszyscy przyjaciele. Ej, uważaj, jak jeździsz, ty nobku, ty! Ej, czyli szukaj Fireouta, może tu gdzieś jest? Fireouta, właśnie, Fireout, gdzie ty jesteś? Mieliśmy go odnaleźć. Ej, jest tutaj Simon, jest są wszyscy. Gdzie jest Fireout? Halo, i nie widzę Fireouta nigdzie. Musimy szukać innego odcinka. Właśnie, musimy go
przechodzić odcinka, tylko w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrybeczkę, jeżeli chcecie nam pomóc go odnaleźć. I nikt nie picie coli! Nie, Simon, uważaj!